Hej, dziś witajcie mordeczki z tej strony Kod Mitchda i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o tym, co już jutro zostanie wprowadzone do gry Fortnite. A jeszcze szybko, przed przejściem do ogólnego tematu tego to odcinka, chciałbym was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli Migao 2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam was do dzisiejszego odcinka, w których głównie przedstawię wam wszystkie, i to dosłownie wszystkie najważniejsze informacje odnośnie tego, co już jutro pojawi się w grze Fortnite. A więc, jak sami dobrze wiecie, w dosłownie co drugi wtorek do gry Fortnite są wprowadzane tak zwane duże aktualizacje, które naprawdę wprowadzają mnóstwo nowości, zmian oraz wycieków, które przydają się w dalszej części każdego sezonu w Fortnite. Jednakże, jak sami dobrze wiecie, przez ostatnie kilkanaście tygodni w grze nie było żadnej, i to dosłownie żadnej aktualizacji. A co ciekawe, wszystkich wtorków, które były do tej pory w styczniu, były już dwa, no i przed nami jest właśnie trzeci wtorek, 18 stycznia. To właśnie ten wtorek 18 stycznia, czyli jutro, do gry Fortnite zostanie wprowadzona kolejna, tylko że tym razem będzie to pierwsza wielka aktualizacja tego obecnego rozdziału trzeciego w sezonie pierwszym. Jak już większość z was zdążyła dowiedzieć się z moich poprzednich filmów o tej aktualizacji, to będzie to aktualizacja, która będzie pierwszą fabularną aktualizacją tego rozdziału trzeciego, no i to właśnie ona wprowadzi nas do tego nowego rozdziału, ponieważ to właśnie po niej poznamy wszystkie, i to dosłownie wszystkie szczegółowe informacje odnośnie tego, dlaczego agenci UR próbują przedostać się na tą obecną wyspę, dostaniemy więcej szczegółowych informacji odnośnie wykrzywionych wież, no ale do tego przejdziemy sobie w dalszej części tego oto filmu. Na początku chciałbym się zająć takimi najważniejszymi rzeczami, czyli mniej więcej tym, kiedy dokładnie zostanie wprowadzona ta aktualizacja, ile może ważyć, i dopiero na koniec przejdziemy sobie do nowości, które na pewno pojawią się po tej aktualizacji. A więc sama aktualizacja 19.10 będzie aktualizacją, która zostanie wprowadzona do gry Fortnite już jutro, mniej więcej w godzinach porannych, czyli około 8, 9, 10, no maksymalnie 11. Sama aktualizacja będzie ważyła w przedziale od 1 do maksymalnie, myślę, że 5 GB na każdej platformie, jednakże tutaj, jak sami dobrze wiecie, wszystko to jest zależne tylko i wyłącznie od tego, ile nowości, zmian oraz wycieków pojawi się po tej aktualizacji. To znaczy, że czym więcej wycieków, informacji oraz zmian, tym więcej będzie do pobrania aktualizacji, no i oczywiście, jeżeli będzie to fabularna aktualizacja, to stawiałbym tutaj, że będzie ona naprawdę mega, i to dosłownie mega wielka. No w sensie, mi osobiście wydaje się, że jeżeli jest to aktualizacja fabularna, to będzie ona większa niż ta świąteczna, pierwsza aktualizacja 19.01, ale teraz pozostawmy już ten temat i przejdźmy do wszystkich nowości, które pojawią się po tej aktualizacji. A dokładniej, pierwsza nowość, która na 99% pojawi się zaraz po tej aktualizacji, to nic innego jak wykrzywione wieże na samym środku tej obecnej wyspy w rozdziale trzecim. Jak większość z was zdążyła już zauważyć, dosłownie w samym centrum naszej wyspy, praktycznie tak lekko niżej, znajdują się zalodzone budynki wykrzywionych wież, no i to właśnie w tamtym miejscu już niebawem pojawi się ta oto miejscówka. Na chwilę obecną, czyli na moment, w którym ja nagrywam ten odcinek, tamto miejsce jest jeszcze pokryte śniegiem, jednakże w momencie, w którym wy oglądacie ten odcinek, prawdopodobnie śnieg już całkowicie zniknął z tamtego miejsca na wyspie. Niestety, ale nie jestem w stanie wam tego powiedzieć teraz, ponieważ jak sami dobrze wiecie, obecnie śnieg z wyspy topnieje co godzinę o kilkanaście tam centymetrów dalej, no i nie jestem do końca pewny, czy miejscówka ta została już odkryta właśnie z tego śniegu. Jeżeli nie, to prawdopodobnie właśnie po tej aktualizacji tamta miejscówka zostanie całkowicie odsłoniona z tego śniegu, no i z tego, co możemy zauważyć, na pierwszej mapie, która pojawiła się pierwszego dnia rozdziału trzeciego, to w tamtym miejscu znajduje się duży czarny kamień. Obecnie jednak nie mamy dokładnej pewności, czy całościowo ta miejscówka pojawi się po tej aktualizacji, jednakże jestem już przekonany w 100%, że po tej aktualizacji każda osoba będzie mogła zobaczyć czubki budynków, właśnie wykrzywionych wież, które będą wystawały z tamtego kamienia. To, czy będzie tam stała na pewno miejscówka i będą tam widoczne na pewno wszystkie budynki, zależy już tylko i wyłącznie od tego, jak twórcy gry wykonali to teraz, a to, jak to będzie wyglądało dokładnie, dowiemy się dopiero po tej aktualizacji. Dodam tutaj od razu, że już w ten czwartek mija 8 tydzień wyzwań, a to właśnie w 8 tygodniu wyzwań gracze mają za zadanie zadać obrażenia właśnie w tamtym miejscu, no i to właśnie prawdopodobnie w tamtym miejscu pojawi się nowa miejscówka po tej aktualizacji.
Z kolejnych nowości, które również pojawią się po tej aktualizacji, to więcej informacji na temat dinozaurów, które już co ciekawe obecnie znajdują się na tej wyspie z rozdziału trzeciego. Jak ktoś jeszcze nie wie, to w niektórych miejscach na wyspie znajdują się takie specjalne małe górki ze śniegu, które dodatkowo w niektórych miejscach mają taką jakby małą dziurkę. Z tej małej dziurki co jakiś czas widać tak jakby lecące powietrze, co oznacza, że właśnie w tamtym miejscu znajduje się jakiś potwór, a obecnie w Fortnite brakuje nam tylko i wyłącznie dinozaurów, które pojawiły się na tym zwiastunie rozdziału trzeciego. Dlatego też same dinozaury również poznamy zaraz po starcie aktualizacji 19.10, ponieważ to właśnie ta aktualizacja nie dość, że usunie śnieg z naszej wyspy, to odkryje wszystkie nory od tych dinozaurów. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak dokładnie będą działały te teraz dinozaury, ponieważ na pewno będą one o wiele, i to dosłownie o wiele większe niż raptory, a to czy będą nas atakowały, prawdopodobnie będzie zależało tylko i wyłącznie od tego, na jakiego dinozaura obecnie trafimy. Na zwiastunie mogliśmy zobaczyć jednego małego dinozaura, no w sensie nie takiego małego, ale w porównaniu do tego drugiego, którego możemy zobaczyć już na grafice rozdziału trzeciego, to jest on naprawdę mega i to dosłownie mega mały. Na pewno w grze pojawi się kilka rodzajów takich dinozaurów, które będziemy mogli spotkać na tej wyspie, ale to jak to będzie wyglądało dokładnie, to dowiemy się właśnie po tej aktualizacji. Sama aktualizacja oczywiście poza wprowadzeniem tych dwóch rzeczy, na pewno wprowadzi kilka ciekawych informacji odnośnie fabuły rozdziału trzeciego, którą poznamy też po tej aktualizacji. Te informacje będą oczywiście w formie wycieku, ponieważ jestem wręcz pewny w 100%, że na wyspie nie pojawią się żadne zmiany w temacie fabuły rozdziału trzeciego, no i dopiero w późniejszym czasie tego sezonu będą pojawiały się te małe zmiany. Jednakże, tak jak już mówiłem, tego nie jestem do końca pewny w obecnej chwili, no i wszystkie szczegółowe informacje odnośnie wszystkich tematów, które poruszyłem w tym odcinku, zostaną nam dokładnie przedstawione po tej aktualizacji. Dlatego też, jeżeli ktokolwiek z was chciałby zobaczyć specjalny, osobny odcinek o tej aktualizacji na tym kanale, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem, jak zawsze, napiszcie po prostu update. Ja jak zawsze, jeżeli zobaczę dużo komentarzy pod tym odcinkiem, to zaraz po starcie tej aktualizacji nagrywam dla was taki odcinek na ten kanał, no i przy okazji do startu aktualizacji każdy taki komentarz postaram przypiąć się serduszko. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kolejnej wielkiej aktualizacji, która prawdopodobnie już jutro zostanie wprowadzona do gry Fortnite. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tej aktualizacji i czy według was ta aktualizacja wprowadzi dużo nowości oraz zmian do gry. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18:05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!